Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, nazywam się Rubinek, a przed nami kolejny odcinek Farmy Złotowłosej. Odkąd zwolniło się miejsce w naszej rodzinie, postanowiłam zgodnie z obietnicą kiedyś Wam daną uzupełnić je o zwierzaki i tak przed nami są dwaj nowi towarzysze naszej Marysi, a właściwie towarzyszki. Podobna nieco do rysia naszego polskiego, ale jest to bobcat amerykański, nazywa się Felicja, jak również Fafik, jest to piesek, zmieniła mi płeć na suczka, od Siri Devil, od Darii, za nią bardzo serdecznie dziękuję. Ubrałam je w jakieś takie zwierzęce łaszki, ponieważ uznałam, że są przeurocze i zawsze o tym zapominam. Zresztą dzisiaj postaramy się też ubrać krowę i lamę, a właściwie nasze dwie krówki i lamę, w jakieś ciuchy. Zgodnie z tym, co... Puszczam play. Zgodnie z tym, co zaplanowałam na dzisiejszy odcinek, będzie konkurował Antoni z Jankiem, dwaj najlepsi przyjaciele, o względy Marysi. Zobaczymy, kto wygra. Jest późno w nocy, druga... Tak więc położymy już spać naszych simów i spotkamy się z nimi rano przy codziennych obowiązkach, ale chciałabym jeszcze, aby Emil powitał zwierzaczki w naszej rodzinie, zaproponował przyjaźń, dał jakiś przysmak, pogłaszcz, baw się, chodź Emil, będziesz pełnił obowiązki chwilowo jako zwycięzca ostatniego konkursu Pana na włościach. No cześć. Słodzinka, mieszaniec, Felicja. Alina Morris chciała wstać, bardzo dobrze, niech naprawia to wszystko. Gdzie jest kotek nasz? Halo, gdzie jest Felicja? Nibnob! Oni się dobrze czują, ale nie chciałabym ich trzymać po nocy. Mamy też od Ravashina taką budkę dla ptaków, która zastępuje tą kłodę z wiejskiej sielanki. Pełni te same funkcje. Dobra, pogłasz Felicję. Możemy ją też wypuścić na łowy. Może jakieś myszy. Właściwie tylko drzemki zażyli po naroli w gospodarstwie wcześniej, zaczyna się życie przy opiece nad zwierzętami szczególnie. Nie wiem, co się stało, ale Fafik zdążyła się już ubrudzić, dlatego poprosiłam. O Boże, jakie po prostu obrazy nieszczęść. Jeszcze jakieś tam muszki nawet latają wokół niej. Dlatego poprosiłam Oriona, żeby ją wykąpał. Alina przygotowała posiłek, tak więc za moment, jak tylko zaopiekujemy się naszymi zwierzakami, poproszę wszystkich na śniadanie. O Boże, nie! I co? I Felicja też jest opryskana przez skunksa. I z kim ona tutaj toczy walkę? Z jakąś myszą? Co tu się dzieje? W sumie to nie takie maleństwo, bardzo łowna. Zaopiekuj się nią później. Pogłaszcz. Co się stało? Czy da się ją wykąpać jakoś? Przyjazne. Obaw się. Chociaż ona ma tyle tej atrakcji, że zabawa nie jest potrzebna. O Jezu, jaka nasza krowa była brudna. Mamy jeszcze ostatnie dni lata. Wyjątkowo chłodny dzień. Tak. Fafik biedny, w kapeluszu się myje? Ciekawe. Dobrze, skorzystasz później i może weźmiesz kąpiel po Fafiku. Orion. Organizacji charytatywnej. Dobrze, no Marysia pomoże. Nie mamy dużo pieniędzy, ale ostatnio sprzedaliśmy wszystkie obrazy, więc czemu nie? I wstań też, kochana. Skorzystaj. O, moje słonko przyszło, śniegu śmiałczy. Sp-
sprawdź może obrót, na wykurnik, może posprzątasz, tak, na pewno. Zbierz też jajka. Posprzątaj kurnik. Zmienimy ci imię. Więcej opcji. Gdzie to było? Nazwij. Milka. Nie wiem, czy ty się, chłopie, ogarniesz, bo musisz przejść na drugą stronę, halo, żeby pomóc naszej krowie. Nie patrz się tak jak ciele. No właśnie. Jajka zebrane. Dobrze, pobaw się z kurkami. Działania. Obserwuj może interakcje społeczne. Baw się z kogutem też. Czy któreś z jajek jest do wyklucia? No tak, wspaniała jakość. Będziemy mieli nowe kurczaczki. Wyrzuć też to, co jest zepsute. Super. Chciałam powiedzieć, że Janek musiał troszkę poćwiczyć, ponieważ bardzo przytył na tym wikcie i opierunku świeżym, świeżo robionym w naszym gospodarstwie na ekoproduktach. Krystian, co ty już jesz? Dobra, jest to placek owocowy o tej godzinie? Nie powinieneś. Sterta piór. Dobrze, nieustraszony zwierzak znalazł to. Otwórz. Będziemy kolekcjonować pióra. Zawołaj też naszą mućkę. Uzupełnij karmę. Zawołaj brązową krówkę, ponieważ będzie trzeba ją na pewno wyczyścić. Super. Oż ty, mała małpo. Jak to? Nie można tak. Gdzie to się tutaj wychowuje kotka? Antoni. Opieka nad zwierzakami. Gdzie jest wygłosie kazanie o skakaniu po blatach? Wygłoś, nie może tak być. A ty, Janek, możesz pogadać z Marysią, oczywiście, opisz nowy pomysł. Rozmawiaj o smaku potrawy. O Boże, Fafik została ugryziona przez wiewiórkę. Czy takie ugryzienia są niebezpieczne? O jejku, może być chora, niedobrze. O jejku, jak fajnie wygląda Felicja na leżance. Sisi, z cyceków. A co ty w ogóle masz, Marysiu, przed sobą? Co to jest? Co to jest za Napoleon jakiś? Kto to zrobił? Artyzm naszych simów przekracza wyobraźnię moją, naprawdę. Lamka też, ojejku. Więcej opcji, ale skoczna, wyczyść. Biała lama, nie nazwaliśmy jeszcze lamy. Jeśli macie jakieś pomysły, to byłabym wdzięczna. Jeśli słyszycie jakieś chrobotanie w tle, to są moje koty. O, co tam biegnie? Kto to? Czy to lisek? Lisek, trusek? Sopel. Cześć, Sopel. Czy mam jakiś prezent dla ciebie? Daj rybę. Pięknie, Orion czyści naszą lamę. Będzie bialutką miała wełnę, a wełna nam się przyda. Zrobimy z niej motki nowe, włóczki. Ojejku, jak nam się tam ogród zepsuł. Co tam się dzieje w tle? Alina, co ty robisz? Boże, czemu tego nie podlałaś? Co się dzieje? Gdzie jest pani ogrodnik?
Okej, okay, ona się opiekuje tutaj ogrodem i podlewa, ale powinna tamtą też częścią się zająć. Ratunku, chłopcy. O, Antoni się obudził. Fafik, charakterystyka lojalnego zwierzaka. O, urocze, lubi przybywać blisko właścicieli. Oszczerzesz naszą lamę. Później jeszcze pogłaszczesz, o. Jaka grzeczna. Masz dobrą rękę do zwierząt, Orion. Zadowolona, pogłasz lamkę, tak. Nawozimy nasze rośliny. Co, co nasz Fafik śpi? Na środku pola zamiast... Ojejku, na legowisku. Dobra. Porozmawiasz. Co tu się dzieje? Co ty robisz? Szukasz jakichś skarbów? Felicjo. Nasze zwierzaki się zgromadziły wokół kurnika. Ile mamy do wyklucia jajka? 12 godzin. Jedno piskle, 3 kury, 1 kogut. Brawo, Emil. Za zaangażowanie. Nadal ubrany jak artysta jesteś. Ale nie zapominasz o obowiązkach, po co tu jesteś. No tak, no tak. Czego się nie robi dla dobra wspólnego. Smaczny miodek dla misia. Ma swoją cenę. Biedactwo. Biedny Krystian. Ponownie Fafik się ubrudziła. Całe futerko. Chyba ciężko będzie z takim ładnym pieskiem na naszym podwórku. Wszędzie błoto. Ziemia rozkopana. Co się nasze miski napracują? Daj przysmak. Ojej, jako jest gotowe do wyklucia. Dobrze. Szybciutko jeszcze, mimo tego, że jesteś głodna, zmęczona, zobaczysz, jak się małe pisknaczki wykluwają. Gdzie to jest? Okej, ten za 6 godzin, to możesz już obserwuj wyklucie. Środek nocy, a tutaj cud życia się budzi. O jest, jakie słodziutkie kurczątko. Mamy, co to jest? Co to za kurczątko jest? Jak tu już jesteś, kochana, to... właśnie, umieść kurczaki, umieść kurczaki. Mamy wszystkie tutaj. Mały kogut. Kura. Dużo tych kogucików. Poczekaj, kochana, działania. Stwórz dla zwierząt przysmaki z lodówki. O, przysmak duszy towarzystwa. Robiła przysmaki dla naszych zwierzaków. Nie zrażaj się. Też tak czasem wyglądam w kuchni, gdy pracuję. Wszystko lata wokół. Normalnie moja gracja. Nie wiem w sumie, jaki twój poziom gotowania jest, Maryśka. Gdzie ty masz to gotowanie? Siecznij w tym fartuszku. Aha! Na zdrówko. Przyspieszę. Drawoy.
Maksem. Jezus, kolejny raz Fafik został ugryziony przez wiewiórkę. Co to za mordercze wiewiórki są na, Boże, na naszej farmie? O co tu chodzi? Jejku, jak dobrze wygląda ten ramen. Ja wczoraj zrobiłam sobie zupę z krem z ciecierzycy i cukinii. Razem z prażonym boczkiem. Niam, też było. O, kolejne jajko do wyklucia. Kto nie śpi? W domu rodzinnym, przy kominku. Gdzie kiedyś czytał gazety, siedząc na fotelu, twój dziadek. W fartuchu gospodarskim. O, cześć, na świecie witaj, kruszyno. Cześć, kurczaczku mały. Dobra, Janek, jak tu już jesteś na miejscu, to posprzątaj oborę. Uzupełnij karmę. Fafik, Boże, czy ty jesteś znowu brudna? Proszę cię, żebyś nie grzebała tutaj. Bez potrzeby. Krystian się z tobą pobawi, może cię wyprowadzi na spacer. Idź pobiegać właśnie z Fafikiem. No nie ganiaj ze swoim ogonkiem, Fafik. Lećcie. Powinniście coś zebrać w okolicy też. Byłoby miło. Jakie fajne interakcje. Wiesz co? Pójdę z wami na ten spacer. Możemy coś znaleźć po drodze. O, jakieś grzyby do zebrania? Nie. Szkoda. Oj, głodna jesteś. No to koniec, wracajcie do domu. Co się stało, że ty się przebrałeś tego niedźwiedzia? Krystian! Odepnij smycz. I wracajcie razem do domu. Brancia! Ale higiena. Dzikie miśki w lesie. Dzikie zwierzęta w lesie z naszej farmy. Pies z misiem. Darboing! Narmo! Chcę do domu. Wasusa! No dobrze, że załatwiłeś tam w Fafiku potrzebę naturalną swoją, ale chodź do domu teraz razem z Krystianem. Biegniesz? Biegniesz, super. Chodź, Fafik, chodź. Chyba biegasz szybciej niż Krystian. Aha, dobrze, ty się już wymyłaś. Czyli jest tutaj zachowany autentyzm, że kot się sam myje. Spoko. Poznaj. Pobaw się. Aha, Nilshaba! Toma Rimble. Pozwolę Krystianowi paradować w tym kostiumie, skoro sam się w niego przebrał. Może chcę podkreślić, kto tu jest najlepszym z miśków. Odkąd wrócił ze spaceru z Fafikiem, tak, takie instynkty się w nim zwierzęce obudziły. Kochana moja, ty nie będziesz grała tutaj w żadne gry, tylko rozrzucisz karmę w okolicy i pobawisz się z kurczakami. Nakarmisz może specjalnym przysmakiem towarzyskiej duszy. Tak, bo widzisz, kurki już się dopominają, nie ma jedzonka. Bardzo wysoki poziom szczęścia. Brawo, kochani, brawo.
dumpy Lepinosa. Zarbul. Nie wiem, Watson. Aha. No, wsparliśmy. Kurczaczek się cieszy. Działania. Interakcje społeczne, przytul. Co my mamy za jajka zebrane? Patrzcie, jakie piękne jajko, tęczowe jajko, jakoś wspaniała, 225 simoleonów, no brawo ty. Okej, okay, widzę, że jakieś zgromadzenie, Antoni. I na strach, na wróble, też Antoni. Kurtuazyjne powitanie. Więcej opcji, no widzę, wyczyścić trzeba. Jeszcze zostałeś obsikany przez skunksa, no nie. Orion, ja cię proszę, uratuj naszą małą. Więcej opcji, opieka nad zwierzętami, wykąp. O, mamy królisia. Cześć królisiu, dziki królik. Interakcje społeczne, pogłaszcz. Wręcz, czy mam jakiś prezent fajny? Daj więcej opcji, wełnę, daj plon. O, daj plon, tak jest. Marchewkę. Cześć maleństwo, cześć królisiu. Jak Salicji w Krainie Czarów, biały króliczek. Pembusa. Rozmawiaj o ogrodnictwie. No tak, wiem, że się cieszysz. O nie, za... Sybafa, Imblifa, Darafa, Shishumi. Jeszcze może jakiś prezent jeden, więcej opcji, czy nie, już nie możemy. Dobra, no to wszystko. Zabierzesz do kliniki weterynaryjnej, jak tylko z, no, obórkę wysprzątasz krowie. Czyż to straszne. Znowu jakiś fajt z wiewiórką? No brawo ty, ojejku, biedna nasza. Szybciutko, Orion. Zabierz Felicję do weterynarza. Dalej jedziemy, dalej, kochani, jedziemy. Verek Parasa? Kinad. Nie bój się, kochana, nie bój, to dla twojego dobra. Orion, ty jesteś super facet, odpowiedzialny, reagujesz natychmiast. Reszta naszych miśków musiała pójść spać zmęczona pracą, ale ty jeszcze zdołałeś wykrzesać z siebie energię, Oberoi, aby koteczkowi pomóc. Pociesz ją jeszcze. Shishui! Pomos! Shimagra! Nie, zawołaj Felicję, ona tutaj czeka na wizytę. U weterynarza. Nie gadamy z jakąś babą, nie interesuje nas to. Wszystkie biedoki mają jakieś problemy. Podnieś. Pacjentkę. O, Boże, ci panowie mogliby się wziąć za siebie. Okej. Podejdźmy. Badanie w toku.
Dalej, Felicja, damy radę sobie z tym chorubskiem. Wszystko będzie dobrze. Ojejku, ile razy byłam z swoimi kotami u weterynarza. Zawsze to są emocje. Zaglądamy w pyszczek. Kosztowne leczenie, oczywiście. Buna. Spino. Wszystko będzie dobrze. Ojej. Brawo, brawo. Przytul naszą kochaną dziewczynę. Baw się wskaźnikiem. No, skabadoo. To jest. I będziemy wracać do domku. Na naszej farmie wiele rzeczy dziwnych się już działo, miało miejsce. Nie tylko lagi, nie tylko bugi, ale żeby pani ogrodnik zmieniła się w jakiś salwadoryjski szkielet. Przepraszam, co ona robi w wolnych chwilach? Jak to klątwę zdjąć? Puszczam play, bo to jest po prostu jakaś magia, czarna magia. Tak, lepiej, żeby się te drzwi tajemnicy zamknęły przed nami. Kochani moi, generalnie nasz konkurs między Antonim a Jankiem będzie mniej więcej wyglądał tak samo jak między Emilem a Adamem w zeszłym odcinku. Przygotowałam stanowisko pracy dla naszych simów. Widzicie, ustawiłam im strefę do dziergania i szydełkowania, wyszywania krzyżykowego i tym podobne. Obydwaj panowie są gustownie ubrani. Nie będę ich popędzać, mają do wykonania trzy następujące ubranka dla zwierząt. Jedną dla lamy, drugą dla kurek i trzecią dla królika. Gdy uporają się z tym kłopotem, przejdziemy do kolejnej czynności, czyli do haftu krzyżykowego. Obiekty wszystkie są przygotowane dla nich, uzupełnione włóczki kolorami różnymi. Część oczywiście powstała dzięki życzliwości naszej białej lamy. I widzę, że Antoni już się zabrał. Natomiast co, Janek? Patrzę czule w oczy Antoniego, zamiast ty skupić się na swojej robocie. Oj, chłopie. Tak to tym mężem Marysi nie zostaniesz. Lepiej się zorganizuj. Oczywiście są jakieś lagi, niestety. I zaczęło się, państwo, moi drodzy. Pojedynek mistrzów. Kto z nich lepiej będzie nawijał oczka? Kto budzi swoją kreatywność włóczkową? Który z panów? Sweter Antoniego w stokrotki jest rzeczywiście hitem, najnowszym hipsterskim. Czemu ta kulka wełny się jakoś... Boże... To czy nie? No nie, nie wytrzymam. Felicja, ty jesteś złotem, Boże. Bawi się dekoracją nasz kot, właściwie w nią włazi. Ach, Felicy, kocham cię. Także panowie nasi, jak widzicie, są podekscytowani. Przyspieszymy nieco zawody. Jak mówię, czas nie jest tutaj ograniczeniem. Liczy się tylko i wyłącznie jakość wykonania, ewentualnie zarobki, jakie będziemy mogli osiągnąć dzięki naszym panom i ich zdolnościom manualnym. To jest po prostu hit. Aż muszę print screen pamiątkowy zrobić. Pojawi się na Discordzie. W spoilerach na pewno u nas w grupie klejnociki małych simstuberów. Polecam i zapraszam serdecznie do nas. Marysia, ty możesz porozmawiać z Aliną. Opowiedz śmieszną historię. Poprzyglądaj się chłopakom, poobserwuj, jak
dziergają. Tylko ich nie zaczepiaj bezpośrednio. Bam caro. A pipy mój. No super. Ja mam jakieś szalone pomysły, ale cieszę się z tego. Jak obiecywałam, wam mamę dzierganie i szydełkowanie. O, taki słodki kotek. Skończył ponownie Antoni I i został jeszcze projekt dla lamy. Delso, Yips, Tribs, Iba, Schwabi, Koiba, Pongi de Fui. Do roboty, Janek, do roboty, zostajesz w tyle. Ja wiem, jesteś twardziel z gór, ale to nie urąga wcale twojej sile męskiej, to odrobinę wrażliwości. O, jak się słodko Felicja bawi. Lamina Galpa Watini. Hey, Finn. Nulet. Możesz później pochwalić chłopaków za to, że tak im dobrze idzie. Będziemy zmieniać stroje naszym zwierzaku na pewno. Podnieś i wypuść na łowę. Chłopcy się starają. Dziergamy. Tak jest. Piękne. Cudowne. Jajku. Brawo. Okej, okay. Janek też już skończył. W takim razie bierzesz się, chłopie, za to samo, co twój przyjaciel. Mała obręcz tęcza. Tak jest, a później... Średnia obręcz ludziki, tak? Biedny Antoś się tutaj ukuł. Felicja nam kibicuje. Albo dobra, po prostu skończymy na tym. Myślę, że to i tak jest dosyć roboty. Okej, kochani, i co? Skończyłeś? Czy coś jeszcze musisz robić? Śmielej wbija igłę w płótno, ale niekoniecznie jest skoncentrowany na tym, co robi. Takie tam bzdurki sobie wymyślam. Panowie, skończycie i zrobimy ściankę z ławy. Arpanaya Bonangrabe. Które lepiej dla mnie? Palachaba. Nasine Pafarbol. Nafi. Sikafus. Ashi. Namsipona. Możesz poczytać o gotowaniu? Wypiekanie części trzecia. Bouchard Flazel. Fool. Okej, pierwsza w nocy i panowie łaskawie skończyli swoje dzieła. Tak więc możemy poddać je ocenie na ścianie i stwierdzić, który z panów wygrał. Dajcie mi sekundę. Takie rzeczy tylko u nas. Pan Złota Rączka. Cudowny fryz. Świetny fartuszek roboczy. Strasznie długo czasu mi to zajmuje niestety dzisiaj, ale wreszcie udało mi się rozłożyć te hafty na... trawie, nie będziemy nigdzie ich przynosić i szybciutko ocenimy jakość ich wykonania, podsumujemy sprzedaż, a osobno rozliczę to, co wydziergali dla zwierząt. I tak, kiepska jakość, Janek Pączek 82, Simolony za tęczę, 124 jakość normalna za ludziki, 165 kształty jakoś normalne, całkiem nieźle. Kiepska tęcza, wykonanie Antoni Adams, no 93 Simulone, czyli już lepiej. Ludziki, jakoś normalna, 123 Simoleony. I kiepska niestety kształty, 150. A pomyślałby kto, że Antoni lepiej się starał. I tak podsumowując,
No, kochani, wyniki mówią same za siebie. Janek zdobył 371 simoleonów, zaś Antoni 365. Więc konkurencję wygrywa Janek. Janek, brawo dla ciebie. Janek, brawo, gratulacje. Wygrałeś konkurs na haftowanie. A jeśli chodzi o ubranka dla zwierząt, to mamy tkany koc, jakość normalna, czapkę i szalik normalna, benzynkownik zygzak. Gdybyśmy chcieli sprzedać 193, 58, 104. Natomiast u Janka Pączka mamy jakąś normalną 91, 466 za lamę, wow, nieźle, i 64 za kurczaczka. Za całokształt, oceniając i wizualną wartość, i jakość wykonania, wygrał nasz Janek Pączek. Brawa dla Janka Pączka. Myślę, że zasługuje na całusa od Marysi. Tak więc nie będziesz teraz sprała, kochana Antoniego Adamsa. Szczególnie porandce w zamku. Chciał stworzyć dla naszej Marysi bajkową, niezapomnianą, romantyczną chwilę. Jednak no trudno. Tak, takie są zasady konkursu. I żegnamy się z kolejnym miskiem. Podziękuj Jankowi za zwycięstwo. Pocałuj Antoniego może w policzek na do widzenia, albo poczekaj, albo co? Obejmij. Jak się rozgadali? Obejmij, tak, Antoniego. Na do widzenia. Z naszymi miśkami, które odpadły, będziemy się jeszcze spotykać po całym konkursie. Dowiemy się, jak potoczyło się ich życie. Kochani, dziękuję Wam za obecność. W następnym konkursie będzie brał udział Orion, Krystian, Emil oraz nasz zwycięzca Janek jednocześnie. Ale możecie wytypować tym razem chłopaka, który powinien mieć immunitet, czyli który powinien bezproblemowo przejść do następnej konkurencji spośród tych czterech, którzy będą ze sobą konkurować na takiej zasadzie. Kogo lubicie najbardziej? Zdradźcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że chce Wam się oglądać moje serie. Proszę Was o jakieś łapki i komentarze dotyczące właśnie tego chłopaka, który miałby mieć immunitet. Zaproponujcie mi też nazwę dla białej lamy. Ja za chwilkę ogarnę nasze zwierzaki, z Fafikiem pojadę do weterynarza i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Dzięki, trzymajcie się cieplutko, pa pa!